Od jej tragicznej śmierci mijają 22 lata, ale ona wciąż inspiruje miliony. Kim tak naprawdę była księżna Diana? Królowa ludzkich serc, prawdziwa księżniczka, ulubienica tłumów. Córka, żona, matka. Księżna Walii była kobietą o wielu twarzach, ale wciąż niektórzy zastanawiają się, czy zasłużyła na sympatię całego świata. Brytyjczycy poznali ją jako nieśmiałą, niewinną dziewczynę zapatrzoną w następcę ich tronu. Była idealną kandydatką na żonę przyszłego króla. Do dziś biografowie piszą, że sprawiała wrażenie takiej, która nie będzie robiła żadnych problemów. Z Karolem szybko stworzyli wizerunek idealnej, zakochanej w sobie pary. Świat co rusz obiegały zdjęcia wpatrzonych w siebie kochanków, trzymających się za ręce i okazujących sobie uczucia. Pisano, że w trakcie związku z Karolem Diana rozkwitła, zachwycała stylizacjami i świetnie sobie radziła podczas charytatywnych gal i królewskich przyjęć. Jej metamorfoza robiła wrażenie. Z nieśmiałej dziewczyny stała się prawdziwą księżną Walii. Dopiero po latach na jaw wyszło, że na pozór idealne małżeństwo tak naprawdę zmagało się z ogromnym kryzysem, a każdy uśmiech Diany był tylko częścią tego spektaklu. Nieśmiała Diana tak naprawdę potrzebowała tylko akceptacji i docenienia, czyli wszystkiego tego, czego zabrakło jej w dzieciństwie. Rozwód rodziców, kłopoty z samooceną i bulimia sprawiły, że niełatwo było jej pokonywać wszelkie trudności. Była kiepską uczennicą. Matury, mimo dwukrotnego podejścia, nie zdała. Chciała pracować z dziećmi, ale bez odpowiedniego wykształcenia nie miała szansy na posadę nauczycielki. Chwilę później los obdarzył ją związkiem z następcą tronu. Marzenia o życiu prawdziwej księżniczki, bajkowym ślubie i dwójce dzieci powoli zaczęły się spełniać. Niestety bajka Diany Spencer nie zakończyła się słowami i żyli długo i szczęśliwie. Książę Karol nie pokochał swojej pięknej żony, za to nieustannie okazywał zainteresowanie Camille Shand. Młoda, niedoświadczona Diana nie miała szans na zwycięstwo w tej walce. W efekcie nasiliła się jej bulimia. Nieszczęśliwa księżna zaczęła popadać w obsesję. Objadała się, a nocami wymiotowała. Próbowała szantażować męża, groziła samobójstwem. W końcu zdała sobie sprawę, że dramatyczne kroki wcale jej nie pomagają. Ucieczką od nieudanego małżeństwa stała się działalność charytatywna. Diana odwiedzała chorych i cierpiących, zaglądała do przytułków i szpitali. Nic dziwnego, że szybko zyskała miano królowej ludzkich serc. Dobry kontakt z mediami zaczęła też wykorzystywać w innych dziedzinach swojego życia. Prasa szybko traciła zainteresowanie Karolem, za to chętnie rozpisywała się o odważnych, a często nawet seksownych stylizacjach Diany. Wszystko dlatego, że każde wspólne wyjście traktowała jako próbę sił, z której najczęściej wychodziła zwycięsko. Jej popularności nie popsuł więc rozwód z Karolem. Wówczas stworzyła bowiem swój nowy wizerunek – księżnej o gołębim sercu, pełnym współczucia dla innych. Diana stała się ucieleśnieniem ideału współczesnej kobiety. Wolnej, niezależnej, korzystającej z uroków życia, ale także takiej, która nie zaniedbuje swoich macierzyńskich obowiązków. Zdjęcia z największymi nazwiskami świata show biznesu, Eltonem Johnem, George'em Michaelem czy Michaelem Jacksonem, tylko wzmacniały jej wizerunek. Dziś biografowie piszą wprost, że jej medialny wizerunek kompletnie różnił się od tego, jaki był w rzeczywistości. Podwładni narzekali na jej zmienne nastroje. Potrafiła być wyniosła, rozkapryszona i niesprawiedliwa. W jednej chwili zachowywała się jak dziecko, popadała w rozpacz, by w drugiej śmiać się w niebogłosy i tryskać optymizmem. Choć przed laty wielokrotnie zarzucano jej brak inteligencji, ona umiejętnie pogrywała z mediami, wykorzystując je do swoich celów. Warto więc zastanowić się, czy rzeczywiście tylko Karol jest winny rozpadu ich małżeństwa. Jaka więc tak naprawdę była Diana? Czy była zagubionym kopciuszkiem na królewskim dworze? Sprytną manipulatorką, konsekwentnie dążącą do celu? A może celebrytką, która po prostu chciała być kochana? Diana, kobieta, która za życia stała się legendą, do dziś pozostaje zagadką. Dziś mija 22 lata od śmierci księżnej Diany. A jak Wy ją zapamiętaliście? Zostawcie komentarz poniżej, a po więcej informacji ze świata rodziny królewskiej zapraszamy na viva.pl.